Jedni lubią, żeby miał zarysowane wyraźne mięśnie, inni wolą naturalne, choć płaskie. Wygląd brzucha to sprawa bardzo indywidualna, ale bywa też przyczyną wielu kompleksów. Duża utrata wagi bądź przebyte ciąże mogą niekorzystnie odbić się na wyglądzie brzucha. Czy chirurgia plastyczna to skuteczne rozwiązanie? Czym jest abdominoplastyka i kto się do niej kwalifikuje? Jak przebiega rekonwalescencja? O tym wszystkim porozmawiam z dr Anną Asenko, specjalistką chirurgii ogólnej i chirurgii plastycznej, z którą spotkałam się w domu lekarskim w Szczecinie. Czy w przypadku pacjentów o szczupłej budowie ciała, u których jedynym problemem jest zbyt duży, wystający czy zbyt wiotki brzuszek, może pomóc chirurgia plastyczna? Jeżeli przyczyną tych dolegliwości, problemu jest tylko sam brzuch, który jest w jakiś sposób wiotki, czy po przejściach z powodu ciąży, przebytych przepuklin, utraty masy ciała, jak najbardziej do tego jest chirurgia plastyczna. Natomiast przy pomocy chirurgii plastycznej nie leczymy otyłości, nie leczymy nadwagi. Do tego służy chirurgia bariatryczna albo po prostu leczenie dietetyczne. Także tak, jeżeli mamy brzuch po ciąży na przykład, to wtedy zazwyczaj takim najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie pełnej plastyki brzucha. Co to jest dokładnie plastyka brzucha? Dlatego, że pacjenci bardzo często mylą zabiegi. Czy usunięcie nadmiaru skóry z brzucha, czy zszycie mięśni prostych, które się rozeszły, czy zaopatrzenie przepukliny? To wszystko zależy, z jakim problemem się zgłasza pacjent. Także plastykę brzucha można potraktować, począwszy od tak zwanej mini plastyki brzucha, kiedy się usuwa tylko fałd skóry poniżej pępka, do pełnej plastyki brzucha, która może obejmować również dodatkowe elementy, czyli może poza usunięciem samego nadmiaru skóry i tkanki podskórnej, może być przy okazji liposukcja wykonana, żeby dodatkowo wyrzeźbić tą sylwetkę. Można też wymodelować talię, wykonując różnego rodzaju zszycia mięśni, a dodatkowo można zlikwidować rozejście kresy białej oraz zaopatrzyć wszystkie przepukliny. Czyli jeżeli ktoś ma na przykład przepuklinę, czy to kresy białej, czy pępkową, czy przepuklinę pooperacyjną jakiegoś rodzaju, tak wszystko to można podczas jednej operacji zoperować, wykonując plastykę brzucha. A jakie warunki należy spełnić, żeby zakwalifikować się do zabiegu? No, musimy dołożyć wszelkich starań, żeby pacjent przeszedł to bezpiecznie. Czyli po pierwsze, podstawowe jest wizyta kwalifikacyjna u chirurga, ponieważ trzeba sprawdzić, jak to wygląda, jaki zakres operacji i czy pacjent spełnia odpowiednie warunki. Oczywiście najbardziej wymarzonym pacjentem jest młody, zdrowy pacjent, u którego jest tylko nadmiar skóry i jeszcze najlepiej, żeby był szczupły. No ale niestety nie wszyscy są tacy pacjenci. W związku z tym, jeżeli są jakieś dodatkowe choroby, czy zaburzenia endokrynologiczne, czy jakieś nadciśnienie, to nie jest tak, że to dyskwalifikuje pacjenta od leczenia, natomiast powinien mieć te wszystkie choroby uregulowane i wtedy bardzo często też przed leczeniem operacyjnym prosimy, żeby taki pacjent się udał na konsultację do swojego lekarza prowadzącego w zakresie tej choroby i żeby uzyskał taką informację od niego, na piśmie oczywiście, czy nie ma tej, czy lekarz, który prowadzi w zakresie tamtych innych chorób, nie widzi żadnych przeciwwskazań, żeby takiego pacjenta zoperować. I na podstawie tej dokumentacji, stanu pacjenta, tego co zbadamy, no to podejmuje decyzję, czy pacjent się kwalifikuje do operacji, czy też nie. Ale nadmiar skóry nadmiarowi skóry nierówny. Czy możemy określić, ile ma być tej skóry, na przykład łapiąc w palce, czy możemy zmierzyć i powiedzieć, o, ja już kwalifikuję się do plastyki brzucha, a ja jeszcze mogę poczekać. Ciężko to tak powiedzieć na podstawie centymetrów, bym powiedziała. Raczej jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, próbował różnych metod, czy to z zakresu medycyny estetycznej na przykład, czy ćwiczeń i dalej ten brzuch nie spełnia oczekiwań, no to ja bym proponowała po prostu udać się do chirurga i porozmawiać na ten temat, ponieważ danie przepisu na zasadzie łapię sobie 2 centymetry, to jeszcze nie, a łapię sobie 3 centymetry, to już tak, no niestety tak nie funkcjonuje. Czy podczas jednego zabiegu możemy również usunąć nadmiar skóry z boku? To znaczy zazwyczaj jest tak, że te psie uszy zostają po operacji, prawda? Czyli jeżeli cały ten brzuch ściągamy, przycinamy i tak dalej, no to nie zawsze się uda dociąć idealnie te boki, no i wtedy zostają takie niewielkie uwypuklenia. Wtedy zazwyczaj wystarczy, jak już się pacjent wygoi, zejdą obrzęki, blizna się też w jakiś sposób uformuje, ponieważ musimy pamiętać, że blizna jest prosta, długa i blizny mają to do siebie, że czasami mają tendencję do ściągania, więc istnieje szansa, że te psie uszy, jeżeli są tam bardzo, bardzo niewielkie, no to, że one się samoistnie wchłoną, zejdzie jeszcze dodatkowo obrzęk i będzie ładnie. Natomiast jeżeli to pomimo, że już czas minął i one dalej się utrzymują, wtedy de facto, jeżeli są niewielkie, a zazwyczaj są nieduże, wystarczy przyjść w znieczuleniu miejscowym, można wykonać taki zabieg, żeby usunąć to po prostu i ładnie zszyć same końcówki, także tutaj nie ma najmniejszego problemu. Pacjenci z reguły boją się dużych blizn, dużych cięć.
Czy można by było podczas jednego zabiegu, na przykład większym cięciem, no prawie że dookoła pacjenta, wykonać zabieg plastyki brzucha i redukcji boczków? Są takie operacje i to się nazywa okrężna plastyka, kiedy i wykonujemy lifting w zasadzie w okolicach tam pleców, pośladków, żeby pozbyć się nadmiaru skóry, jak i z przodu. Także tak jak najbardziej można, natomiast są tu już takie no, największe operacje, jeżeli chodzi o rozmiar, uraz dla pacjenta w zakresie prawda, brzucha. Powiedziała Pani doktor, że plastyka brzucha to nie jest operacja, która ma na celu wyszczuplenie, podchudzenie pacjenta. Więc czym jest plastyka brzucha? Plastyka brzucha to jest usunięcie nadmiaru skóry, nadmiaru wiotkich tkanek. Czyli jeżeli mamy brzuch, który tam w jakiś sposób wisi, nie spełnia naszych oczekiwań estetycznych i wyglądamy tak, jakbyśmy mieli trochę za duży rozmiar skóry na sobie, no to w tym momencie jest to... Cięcie wykonuje się na dole w linii bielizny, odwarstwiamy całą skórę, tkankę podskórną od części mięśniowej, jakby naciągamy raz jeszcze na pacjenta i usuwamy nadmiar tej skóry, więc jako sama plastyka brzucha bez tam dodatkowych plastyk mięśni, no to tak to wygląda, po prostu usunięcie nadmiaru tej tkanki. Natomiast jeżeli ktoś jest otyły, no to należy pamiętać, że poza skórą, której ma oczywiście dosyć dużo, tkanką podskórną, czyli tłuszczową, znajduje się jeszcze cała masa tkanki tłuszczowej wewnątrz jamy brzusznej, pomiędzy narządami, tam jelitami i tak dalej. No i tam już nie ingerujemy w zakresie chirurgii plastycznej, więc nawet gdybyśmy, prawda, obcięli ten nadmiar brzucha tkanki tłuszczowej, który znajduje się na zewnątrz u osoby otyłej, dalej pozostaje ta tkanka wewnątrz brzucha, no i to nie redukuje tego problemu. A tym bardziej, że osoby, które są otyłe, mają nadmiar tkanki tłuszczowej, operowanie takich osób wiązałoby się z dodatkowym ryzykiem różnego rodzaju powikłań, ponieważ takie osoby po prostu goją się zdecydowanie gorzej niż osoby o prawidłowej masie ciała. Pacjenci bardzo często te operacje zamykają w haśle plastyka brzucha. Chirurdzy dzielą na małą plastykę, dużą plastykę i jeszcze szereg podkategorii mających związek z rodzajami cięcia chirurgicznego. Gdyby Pani doktor miała powiedzieć tak dla pacjenta, czym jest duża plastyka brzucha, a czym jest mała plastyka brzucha? Znaczy i duża i mała wiąże się z cięciem w podbrzuszu. Natomiast przy małej plastyce brzucha usuwany jest tylko fałd skóry do wysokości pępka, czyli to, co poniżej pępka mamy w nadmiarze, jest usuwane i naciągana jest powrotem skóra i tkanka podskórna. Przy pełnej plastyce brzucha jest tak samo cięcie w podbrzuszu, natomiast jest odwarstwiana skóra, tkanka podskórna od mięśni mniej więcej do wysokości początku mostka, czyli wyrostka mieczykowatego, do łuków żebrowych i potem ta skóra jest naciągana, usuwany jest nadmiar i zszywana. W ramach plastyki brzucha można połączyć ją oczywiście na przykład z liposukcją, która nam służy do tego, żeby dodatkowo wymodelować kształt ciała pacjentki, czyli usunąć nadmiar tłuszczu gdzieś w okolicach łuków żebrowych czy po boczkach. Można dodatkowo wykonać różnego rodzaju plastyki samych mięśni prostych brzucha czy też mięśni jamy brzusznej, po to, żeby dodatkowo wymodelować sylwetkę, czyli na przykład uzyskać większe wcięcie w talii. A oprócz tego, jeżeli u pacjentki występuje rozejście tak zwanej kresy białej, czyli to jest takie, jak mamy dwa mięśnie proste brzucha, bo one są połączone pomiędzy sobą tkanką łączną i na przykład w wyniku ciąży, czy też dużej masy ciała wcześniej, generalnie zwiększonego ciśnienia wewnątrz brzucha, mięśnie się rozchodzą, a ta tkanka łączna ulega rozciągnięciu. I to jest właśnie ten rozstęp kresy białej. W związku z tym ponowne zszycie tego powoduje, że likwidujemy. Może być, że też w jamie brzusznej są różnego rodzaju przepukliny, czy to wrodzone, czy pooperacyjne. Wtedy też, jak już mamy to wszystko odwarstwione, można taką przepuklinę zaopatrzyć, czyli poszywać, wszyć siatkę i na to naciągnąć skórę. W tym momencie, jeżeli wykonujemy pełną plastykę brzucha, to oprócz tej blizny, która jest w linii bielizny w podbrzuszu, to jeszcze jest dodatkowo cięcie wokół pępka, ponieważ jak odwarstwiamy to wszystko tak wysoko, no to siłą rzeczy też ten pępek musimy jakoś, prawda, no nie możemy go odwarstwić, więc musimy go odciąć. Następnie naciągamy, wykonujemy nową dziurkę na pępek, wyciągamy pępek i go przeszywamy, stąd te dwie blizny. A jak wygląda rekonwalescencja? Czy pacjent zmaga się z dużym bólem po operacji? To jest zupełnie zmienne i zależy od pacjenta. Po takiej samej operacji jeden pacjent potrafi następnego dnia wstać i prawie że biegać, a inny pacjent no, czuć się bardzo bolały i niechętnie ruszać się z łóżka, więc ciężko tak jednoznacznie powiedzieć. Ale można powiedzieć, że u większości pacjentów no nie wiąże się to z jakimiś strasznymi dolegliwościami bólowymi. Najgorsze są zazwyczaj te pierwsze 3 dni, kiedy pacjent się przyzwyczaja do nowych warunków, do tego, że jednak gdzieś tam coś było robione, że był operowany, prawda? Natomiast po tych najgorszych 3,
czasem 5 dniach zazwyczaj już dochodzą do siebie i nie skarżą się na duże dolegliwości. A po jakim czasie pacjent będzie mógł wrócić do swojej stałej aktywności, do uprawiania sportu, będzie mógł wrócić do pracy, czy na przykład pojechać na wakacje i opalać się? Generalnie zaczynając od końca, opalanie jest przeciwwskazane przez minimum 3 miesiące. Oczywiście, jeżeli tam powiedzmy po tych 3 miesiącach będziemy chcieli iść na plażę, ubrać strój jednoczęściowy, to zawsze trochę pomaga. Natomiast pierwsze 3 miesiące zdecydowanie odradzam jakiekolwiek opalanie, ponieważ może to powodować powstanie przebarwień w tym miejscu operowanym, tam gdzie się zrobił nam jakiś obrzęk, stan zapalny, to niestety w połączeniu z promieniami słonecznymi generuje ryzyko powstawania przebarwień. Jeżeli chodzi o możliwość uprawiania sportu, no to zalecam takie minimum powiedzmy 6 tygodni, natomiast to wszystko jest indywidualnie zmienne, ponieważ jeżeli ktoś ma bardzo, bardzo rozległą przepuklinę brzuszną operowaną i do tego plastykę brzucha, no to wtedy może być konieczne trochę dłuższe wstrzymanie się od bardzo intensywnej aktywności fizycznej. A jeżeli jest to sama plastyka brzucha, a bez żadnych tam dodatkowych jakichś innych ingerencji, no to zazwyczaj takie 6 tygodni bywa wystarczające. Natomiast z pracą, no to wszystko zależy, jaką pracę ktoś wykonuje, ponieważ są osoby, które jeżeli wykonują pracę fizyczną, no to wtedy te 1,5 miesiąca trzeba liczyć, że może być wyjęte z życiorysu zawodowego. Natomiast osoby, które wykonują na przykład pracę biurową, a zdarza się, że po 2-3 dniach znowu gdzieś tam w domu zaczynają pracować, co jest teraz bardzo modne, czyli praca online, zdalna z domu, a jeżeli muszą się udać do biura, no to często to 2 tygodnie im wystarczają do tego, żeby wrócić, a są osoby, które jednak wolą poczekać miesiąc na przykład. Także ciężko powiedzieć, jest to naprawdę indywidualnie bardzo zmienne. Na zakończenie zapytam o wybór chirurga do swojej operacji. Pacjenci bardzo często podejmują decyzje na podstawie zdjęć zamieszczonych w mediach społecznościowych przez danego lekarza. Czy to jest dobra droga, czy pokazując specjaliście zdjęcie, że chcę dokładnie taki brzuch, uzyskam dokładnie taki efekt? No tak niestety to nie do końca działa, ponieważ trzeba pamiętać, że dane osoby różnią się między sobą. Jeżeli przyjdzie do mnie osoba, która na przykład nigdy w życiu nie miała talii i powie, że chce mieć taki brzuch jak inna pani, która miała zawsze wąską talię, szerokie biodra, i po wykonaniu tej plastyki to się tylko jeszcze bardziej uwidoczniło, no to niestety nie jestem w stanie w ten sposób dokładnie uzyskać odwzorowania. Natomiast no, pewne, że tak to powiem, cechy, które chirurg wykonuje podczas swoich operacji, które mogą się podobać pacjentom, a które nie, no to w jakiś sposób można się tym sugerować oczywiście. Pani doktor, dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.